Dzień dobry, Tomasz Chojnowski. Dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych jest Tomasz Jurek, prezes Stowarzyszenia Dolnośląska Grupa Badawcza, stowarzyszenia, które zajmuje się m.in. poszukiwaniem dóbr podziemnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I w sobotę stowarzyszenie wykluczyło ze swojego grona Andreasa Richtera i Piotra Kopra, ludzi, którzy znani są teraz w przestrzeni publicznej jako odkrywcy złotego pociągu. Dlaczego wykluczyliście tych ludzi? Ponieważ uznaliśmy, że takie zachowanie, które się tu wydarzyło, jest nieetyczne, dlatego że temat był wypracowywany w gronie stowarzyszenia. Temat był rozpracowywany na gronie stowarzyszenia. Prowadzono wstępne poszukiwania, wstępne prace, jak gdyby rozpoznawcze w terenie, nie tylko na 65, ale na 61 kilometrze, czyli na tym odcinku linii kolejowej, który nas interesuje w tym temacie. I także w tych badaniach i w pracach stowarzyszenia brał udział Tadeusz Sowikowski, który jest także członkiem stowarzyszenia. Uznajemy, że moralnym jak gdyby właścicielem do praw tego znaleziska jest Tadeusz Sowikowski. I przypisywanie sobie przez pana Piotra Kopra i Andreasa Richtera, że to tylko oni znaleźli i to dzięki ich badaniom, ich poszukiwaniom został odkryty ten pociąg, z gruntu z oceny zarządu, ale także członków stowarzyszenia jest działaniem nieetycznym i szkodzącym stowarzyszeniu. Czyli panowie Richter i Koper ukradli efekty prac całego stowarzyszenia, tak? To znaczy, ja tego tak nie określił. To są temat 65 kilometra, to nie jest temat miesięcy, które nas tu, czy tygodni, które nas dzielą od upublicznienia tych rewelacji. Temat był rozpracowywany od wielu lat przez różne grupy eksploracyjne, przez różne środowiska eksploracyjne, także przez nasze stowarzyszenie. Z tym, że tematem najdłużej zajmował się Tadeusz Sowikowski. On prowadził także projekt badawczy na tym, dokładnie w tym samym miejscu, w roku 2003. Był to projekt zgłoszony do dyrekcji PKP we Wrocławiu. Miał także zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego Wrocławskiego. Projekt, gdyby był dokończony, podejrzewam, żeby dostali się do tego pociągu. Z pewnych względów proceduralnych nie dopełnili jednego obowiązku, prace zostały przerwane, no i niestety nie były kontynuowane dalej. Uważamy, że ta cała informacja, która jest związana z tym miejscem, no wynika z badań Tadeusza, z materiałów, które on pozyskał od świadków, z materiałów, które on pozyskał pracując w terenie, rozmawiając z ludźmi, zbierając dokumenty. Być może ci panowie mają jakieś nowe rewelacyjne dokumenty, które zdobyli sami, które gdzieś tam pozyskali od świadków. Jednak w naszej ocenie, skoro byli w stowarzyszeniu, pracowali w stowarzyszeniu albo działali w stowarzyszeniu, bo nie pracowali, w tym momencie te informacje, które wypłynęły na zebraniach stowarzyszenia, są, no nie powiem, że własnością, ale są jak gdyby taką wspólną wiedzą stowarzyszenia. Czyli działanie poza stowarzyszeniem i wskazywanie, że to myśmy zrobili, myśmy to znaleźli, no jest niemoralne. Podsumowując, pan Tadeusz Słowikowski jest moralnym odkrywcą, tak, bo najbardziej pracował nad dotarciem do tego pociągu na 65 kilometrze. Natomiast Andreas Richter i Piotr Koper formalnie zgłosili odkrycie pociągu władzom samorządowym. Tak, no biorąc pod uwagę, to jest to ostatnie ze zgłoszeń, można tak określić, bo pierwsze było Tadeusza. Ale gdzie to zgłoszenie pana Sowikowskiego zostało złożone i kiedy? To znaczy musiałby się wypowiedzieć Tadeusz Sowikowski, ale formalnie to było zgłoszone w 2003 roku i on dostał zezwolenia na te prace. Na prace poszukiwawcze w tym samym miejscu. Dobrze, to powiedzmy może, kim są panowie Richter i Koper? Jak trafili do stowarzyszenia? Panowie Richter, Andreas Richter i Piotr Koper byli członkami stowarzyszenia, bo już nie są, usunięci na podstawie decyzji członków stowarzyszenia w demokratycznym głosowaniu i wykluczeni zostali przez zarząd. Kim są? No, są obywatelami miasta Wałbrzycha. Pan Piotr Koper jest od początku założenia stowarzyszenia członkiem, był także wiceprezesem, a pan Andreas Richter był członkiem stowarzyszenia.
No i czym się w stowarzyszeniu zajmowali? Bo rozumiem, że to jest to jakaś wspólnota, razem pracujecie. Czy każdy czymś się zajmuje, tak? To znaczy, każdy przynosi jakieś... Nie jest taki czysty podział, że ktoś się zajmuje tym, a ktoś się zajmuje czymś innym. Ogólnie wszyscy pracują na całość, na działania stowarzyszenia. Są podejmowane pewne projekty badawcze, my to tak nazywamy, które są najpierw rozpracowywane, zbierane są dane, zbierane są informacje, dokumenty i na podstawie zebranych informacji są wprowadzane w życie projekty badawcze, które opierają się o uzyskanie zezwoleń od konserwatora zabytków, od użytkowników terenu, od władz miasta. Takim projektem była na przykład komora Weissa, która była realizowana w roku 2012. Jest to pomieszczenie, które skazało dwóch więźniów obozu Kalifirstenstein, które było widoczne w momencie przed obetonowaniem podziemi Polskiej Akademii Nauk. Próbowaliśmy dotrzeć do tego pomieszczenia poprzez wiercenia. Projekt nie został zakończony, będzie miał swoje jakieś dalsze jak gdyby bieg i dalsze działanie. I na przykład w tym projekcie brał udział też pan Piotr Koper, nie? Czyli mógł pracować w ramach stowarzyszenia i działać w tym momencie w całości projektu w ramach stowarzyszenia. Dobrze, to teraz mamy sytuację konfliktową, jak rozumiem, tak? Bo panowie Richter i Koper jakoś zareagowali pewnie na to wykluczenie, tak? Czy tak, jest to rozmawialiście z nimi, oni byli obecni? Rozmawialiśmy z Piotrem Koprem, Andreasa Richtera w tym momencie nie było. Tak, no uzyskaliśmy taką informację od pana Piotra Kopra. Jest to konflikt interesów po prostu. No dobrze, no i tak pan, to nazwijmy. Co pan Koper mówił na zarządzie stowarzyszenia? To znaczy mówił w formie my-wy, czyli po prostu określał to, my jesteśmy spółką cywilną XYZ, która chce czerpać jakieś korzyści z odkryć, a wy jesteście stowarzyszeniem. Dobrze, a spółka XYZ kiedy powstała? Nie wiem, nie mam takich danych, podejrzewam, że to jest kilka miesięcy temu. No ale co wam powiedział, jak się tłumaczył? Może w ogóle się nie tłumaczył i powiedział, a przestańcie, to znalezisko jest nasze, a nie wasze. No bym tak to określił. Tak to powiedział, tak? A co teraz stowarzyszenie zamierza zrobić z tym faktem, tak? To znaczy nie będziemy tu wyciągać jakichś wniosków prawnych, nie będziemy chodzić po sądach, bo to jest nie naszą wolą i nie na tym polega działalność stowarzyszenia. Wykluczyliśmy tych panów ze stowarzyszenia, myślę, że jest to posunięcie jak najbardziej racjonalne. No i skutkuje tym, że po prostu będziemy działać dalej. Mamy wiele tematów innych, rozpoczętych, które się gdzieś tam toczą i będą miały swoje efekt w jakimś odkryciu być może. I są to tematy bardzo ciekawe i dla miasta, i dla regionu. Jasne. Za 50 lat, jak już będzie się mówiło historycznie o odnalezieniu pociągu, to jako znalazcę kogo należy wskazywać? Jako osobę, która wskazała ten pociąg, ukrycie tego pociągu. No trudno by było... Pana Słowikowskiego, czy jednak Richtera i Kopra? To znaczy, ja bym jednak to przypisywał Tadeuszowi, ponieważ Tadeusz Słowikowski jako pierwszy wskazał to miejsce, są na to dokumenty, są na to materiały prasowe, które opisywały jego działania na tym terenie. Są też materiały filmowe nagrane z jego udziałem z tamtego okresu. Rozmawiałem z panem Maciejewskim, on pamięta nagrania z tamtych lat, gdzie nagrywał go w tym terenie. Dobrze. A to zdjęcie z georadaru, kto wykonał to, które jest pokazywane w mediach? To zdjęcie, które jest pokazywane w mediach, nie wiem, kto wykonał. Ale kto jest w posiadaniu? Jego stowarzyszenie? Czy nie jesteśmy w posiadaniu żadnych zdjęć z tego terenu wykonanych przez pana Kopra i pana Andreasa Richtera. Czyli oni są w posiadaniu tych zdjęć, tak, oni są z georadaru, w posiadaniu, tak? Zdjęć i robili to poza stowarzyszeniem. I pańskim zdaniem te zdjęcia z georadaru potwierdzają, że to wskazanie na 65. kilometrze jest słuszne? Widzieliśmy jedno zdjęcie jako zarząd i znając parametry tej aparatury, jak ona działa, mogę potwierdzić, że na podstawie tego zdjęcia można by było powiedzieć, że jest tam pociąg. Czyli ten 65. kilometr to jest wskazanie prawdziwe i tak? Tak. I w tym właśnie miejscu pan Tadeusz Słowikowski też wcześniej prowadził prace poszukiwawcze pociągu i zgłosił to w roku 2003 dyrekcji Dolnośląskich Kolei Państwowych, tak? Tak, potwierdzam. A czemu wtedy nie kopano, nie próbowano wydobyć tego pociągu? Próbowano kopać, z tym, że z tego co wiem i z tego co pamiętam, z materiałów prasowych i z relacji właśnie Tadeusza, nie zgłosili do Straży Ochrony Kolei wejścia na teren kolei, na wejścia na torowiska. I na podstawie tego, że nie zgłosili, cofnięto im zezwolenie na pracę. Ale to tylko dlatego? Tak, tylko dlatego. No i co, ale ten temat umarł, można było zgłoszenia dokonać w każdym momencie. Ten temat umarł... Minęło ile, 10 lat, tak? No 15? Tak, tak.
Ten temat umarł. Tadeusz rozmawiał z panem Wołoszańskim. Pan Wołoszański obiecywał mu współpracę w tym temacie. No nie powiem, bo to Tadeusz by się musiał wypowiedzieć, ale z tego co pamiętam, to powiedział, że słowa nie dotrzymał i nie pomógł mu w kontynuacji tego tematu. No dobrze, no ale mógł to robić sam, mógł to robić ze stowarzyszeniem. Dlaczego stowarzyszenie? Nie, to w tym momencie jeszcze Tadeusz przed stowarzyszeniem nie posiadał takich środków technicznych i po prostu takiego zaplecza, żeby mógł to zrobić sam. A od kiedy pan Tadeusz Słowikowski jest w stowarzyszeniu? Od roku 2012. Czyli on przyszedł z jakąś wiedzą do was w 2012 roku i też mówił wam o 65 kilometrze i... Tak, i potwierdzam, co... mówił o 65 kilometrze, pokazywał dokumenty, pokazywał mapy. Także większość członków stowarzyszenia z tamtego okresu zna ten temat dokładnie i wie, jak, o co chodzi. Jaka to jest grupa ludzi? To jest grupa powiedzmy 15 osób. Mhm. No i czemu wtedy, w 2012-2013 roku, nie postanowiliście zgłosić odkrycia, tak jak zrobili to teraz Richter i Koper? Ponieważ były inne tematy badawcze w tym momencie realizowane. Tym tematem właśnie, o którym mówiłem, była komora Weissa, która była robiona pod Zamkiem Książ, w podziemiach Pan. Później były inne tematy związane z tym, że na terenie Zamku Książ oraz terenów przyległych Parku Przyzamkowego prowadzone są prace remontowe i prace rewitalizacyjne. I po prostu w uzgodnieniu z dyrekcją Zamku Książ, z władzami miasta, chcieliśmy zrobić te badania i poszukiwania przed wejściem ekip remontowych, ekip budowlanych. Takim tematem choćby był projekt Gospoda Książ, gdzie szukaliśmy piwnic dawnego zajazdu przed zamkiem. Nie wiem, czy Państwo znacie taki obiekt. Istniał taki pałac letni, potem gospoda, później zajazd przy parkingu przy bibliotece. Tam są piękne piwnice, myśmy do tych piwnic weszli. Ten teren już w tej chwili jest zagospodarowany, ale będą w jakimś momencie prowadzone prace archeologiczne. Jesteśmy w całym kontakcie z konserwatorem zabytków i z przedsiębiorstwem Zamek. No dobrze, ale wy się zajmujecie jakimiś tam piwnicami, zajazdami, a tu pociąg leży w lesie. Okej, wiem, że jest piękna sprawa, fajne, pociąg jest tam gdzieś ukryty, a być może złoty. W komorze Weissa też mogło być ukryte złoto. Komora Weissa jest potencjalnym miejscem właśnie ukrycia dóbr kultury i ewentualnie archiwum z Monte Cassino. No to co tam jest jeszcze do zrobienia, do znalezienia? Trzeba to rozkuć, wykuć? To znaczy już to, co prowadziliśmy te prace, wskazały, że są inne struktury zbrojenia niż ogólnie w korytarzach Polskiej Akademii Nauk. Kwestia była uzyskania dostępu do tego miejsca. W tym roku prowadziliśmy właśnie poszukiwania od sztolni numer 3 w podziemiach Pan, możliwości dojścia z innego miejsca do tych pomieszczeń. Dobrze, czyli generalnie Pan jako prezes Stowarzyszenia Dolnośląska Grupa Badawcza skupiającego poszukiwaczy dóbr podziemnych może stwierdzić, że na tym 65 kilometrze jednak jest i te dokumenty, które Pan widział, które Pan zna, potwierdzają raczej, że w tym miejscu jakiś pociąg musi się znajdować. Tak, potwierdzam. Jaki to pociąg? To jest właśnie ta ciekawa odpowiedź, bo z tego zdjęcia wynika, że jest to pociąg pancerny. My wcześniej nie mieliśmy świadomości, myśleliśmy, że jest taki z tego zdjęcia georadarowego. Z tego zdjęcia georadarowego, tak. Wcześniej myśleliśmy, że jest to skład towarowy, który gdzieś tam został ukryty, dlatego że mam świadomość i mam wiedzę, że pod całym miastem Wałbrzychem, dawnym Waldenburgiem, istnieje podziemna sieć kolejowa. Ta sieć kolejowa dochodzi do Książa, dochodzi także do Grusowich. Byłoby nonszalancją, gdyby Niemcy nie wykorzystali tej sieci podziemnych tuneli do ukrycia dóbr kultury. No podejrzewam, że najszybciej to by było i najłatwiej właśnie na składach kolejowych. Dobrze, to ile pociągów jest jeszcze do znalezienia w Wałbrzychu? Z tego co wiem od świadków, którzy pracowali na kolei, takich pociągów może być 4 lub 5. A 4 lub 5, no to co jest na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym? Na pierwszym, na 60 są i na 65, są 3 wjazdy w stronę Zamku Książ. Oprócz tej naszej bocznicy, o której mówimy, gdzie jest ten pociąg ukryty, są 3 wjazdy do podziemia Zamku Książ. Mhm. Oprócz tego mamy takie wjazdy też w Górach Sowich i jeszcze w innych miejscach. Ale co w tych pociągach może się znajdować? Najpierw w tym na 65 kilometrze. Państwo podejrzewacie, że jednak tam nie ma kosztowności, tylko z racji tego, że jest to pociąg pancerny, najprawdopodobniej znajduje się tam uzbrojenie, być może jakieś materiały chemiczne, tak? Tak, potwierdzam. Takie są wskazania i takie informacje uzyskał Tadeusz od świadków, że prawdopodobnie jest tam broń chemiczna. Ile jest w tym prawdy, nie wiem.
Czy w tym 2003 roku, kiedy dokonał tego odkrycia pan Tadeusz Słowikowski, czy on prowadził jeszcze jakieś prace wydobywcze? Nie, kopał gdzieś. Tadeusz był jak gdyby no, zafascynowany tym miejscem, na co może wskazywać nawet makieta, którą wykonał, która gdzieś tam się pokazuje w materiałach filmowych, gdzie został sfilmowany. I ta makieta miała pokazywać w ogóle całą konfigurację tego miejsca i tego tunelu. Można znaleźć takie materiały w internecie, na YouTube, gdzie jest Tadeusz Słowikowski z tą swoją makietą i pokazuje, jak to miejsce dokładnie wyglądało. A ta makieta istnieje gdzieś? Tak, istnieje, jest u Tadeusza Słowikowskiego. Okay. A czy ta bajka opowiadana przez panów chyba Richtera i Kopra o tym, że oni powzięli wiedzę na temat tego pociągu na 65 kilometrze od jakiegoś umierającego Niemca, tak, to jest prawdziwa? Bo pojawiło się. Nie wiem, nie mogę tego wykluczyć, bo nie wiem, jak oni informacje pozyskali od innych świadków, ale podejrzewam, że spora część informacji jest ze stowarzyszenia i od Tadeusza Słowikowskiego. A teraz, nie wiem, będziecie jeszcze rozmawiali na temat tego, bo oni mają już jakieś plany związane z tym pociągiem, tak? Po pierwsze, chcą zbudować jakieś muzeum, postawić ten pociąg gdzieś, tak? Żeby ludzie przychodzili, zwiedzali, oglądali i mówili, jaki jest piękny. No i też z mocy prawa należy się im 10% znaleźnego, tak? No tak jest, należy im się. Z mocy zobowiązującej. No ale teraz wy mówicie, że Tadeusz Słowikowski już 10 lat wcześniej, 12 lat wcześniej miał tą wiedzę, prowadził badania i zgłosił. To już po prostu zostawicie ten temat absolutnie i będziemy żyli w takim przekonaniu, że mamy moralnego odkrywcę i faktycznych odkrywców, którzy zgłosili odkrycia. To znaczy, będzie moralny kac, bo ja to tak nazwę, ponieważ stowarzyszenie nie rośnie sobie praw materialnych, bo potencjalnego znaleziska, to muszę podkreślić. Jednak no, uważamy, że należy uszanować Tadeusza Słowikowskiego dzięki temu, że on taki wkład wniósł to odkrycie. No i nie widzę takiej sytuacji, żeby po prostu był pominięty. Nie chcę wchodzić tu w aspekty materialne, prawne i tak dalej. To już nie jest naszą rolą. Wy rozmawiacie jakoś z panami Richterem i Koprem? To znaczy nie skończyły się dyskusje, ponieważ panowie zadziałali za plecami stowarzyszenia, poprowadzili pewne rzeczy za plecami stowarzyszenia, bez wiedzy członków, także nasze drogi się rozeszły. To ile pan mówi, że tych pociągów jest do znalezienia? 6? No około 4-5, tak to określam, tak? Z tego co mam wiedzę. Być może jest więcej, podejrzewam, że ta sieć kolejowa, która istnieje pod ziemią, pozwala na ukrycie więcej. Czyli tak, ten pociąg to jest pancerny, najprawdopodobniej z jakąś bronią, być może chemiczną, a pozostałe 4 gdzieś ukryte może pod Wałbrzychem, w Górach Sowich, pod Książem istnieją, tak. I złoto jednak może się tam znajdować. Tak, złoto może się znajdować. Nie wykluczamy tego, a nawet mamy takie złoto przypuszczenia, że to złoto jest. Tylko, że nie jest to 300 ton, bo pierwsze informacje było o 3 tonach, potem urosły do 30, no i skończyło się na 300. To ile ton złota? No nie, słuchaj, to oceniamy to na mniejsze ilości, ale to jest gdzieś po prostu naliczone w tonach, nie? A bursztynowa komnata? O, z bursztynową komnatą to jest też tutaj zagwozdka, ponieważ jest kilka lokalizacji na bursztynową komnatę. W naszym rejonie jest to Bolków, jest to właśnie Książ potencjalnie. Wskazywane też są inne miejsca, najbardziej jakby tak optymalnym miejscem wskazywanym ze względu na przebudowy w Zamku Książ, no wchodzi w rachubę Książ, nie? Czy ona tam się znajduje? Nie wiem. Wiemy o kilku poziomach pod Zamkiem Książ, które nie zostały odkryte, a mówią o nich świadkowie. I być może tam jest tam bursztynowa komnata. Nie musi być pociągu. Dobrze. Po tym odkryciu, jak pan myśli, czy Wałbrzych stanie się takim miejscem dla poszukiwaczy skarbów, chętnie odwiedzanym i tak kolejne pociągi jakoś się znajdą? Dawno o tym mówiliśmy, że jest to kopalnia tajemnic. Mamy nawet takie własne czasopismo, które jakiś czas się nie ukazywało. Internetowe, nazywa się Kopalnia Tajemnic i po prostu określamy Wałbrzych i tereny przyległe jako kopalnią tajemnic. Nie? To się określa też jako tajemniczy Dolny Śląsk. Jasne. Ale mówię, Wałbrzych jest takim bardzo fajnym i ciekawym miejscem. Mamy tu wiele wskazań na podziemne obiekty. Dobrze, ciekawe. A czy państwo powinno się jakoś włączyć w poszukiwania tych pociągów? Uważam, że tak, tylko akurat teraz mamy taki niesprzyjający okres, bo mamy wybory i tak dalej, także to nie jest moment na... Czyli będziemy rozmawiać wyborach i po tym, jak wyciągniemy pociąg na 65 km. Uważam, że trochę takim nieciekawym momencie to wyskoczyło, no ale to moje zdanie. Dziękuję bardzo. Tomasz Jurek, prezes Dolnośląskiej Grupy Badawczej, stowarzyszenia, które zajmuje się m.in. poszukiwaniem dóbr podziemnych, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję. Dziękuję Państwu.
Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.